Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie właśnie teraz. Przyszedł moment, żebyśmy odpalili kolejny odcinek programu Weekend z Eską. Witajcie w Weekendzie z Eską. Warunki są, jakie są. Mamy nadzieję, że bezpiecznie siedzicie w domu i nie wychodzicie z niego. My trzymamy dystans z Olką i teraz będziemy dystans również trzymać z naszymi gwiazdami. Bo dzisiaj do kolejnych gwiazd zadzwonimy, zapytamy, co tam słychać, do kogo zadzwonimy. Na pewno zadzwonimy do Marty Gałuszewskiej, zadzwonimy do Akopa i do Sylwii Szostak, zadzwonimy do Joanny Jędrzejczyk, oj, oj, tam zadzwonimy. Zadzwonimy do Zuzy Jabłońskiej. O, wszystkich nie umiem udawać. Czy ja o kimś zapomniałam jeszcze? Wejdzie w praniu, nie martw się. A, jeszcze do Smolastego zadzwonimy. O, to powiem ci, chyba na wszystkich wymieniłam. Mam bardzo dobrze. Ale teraz, właśnie. Tytułem wstępu Ola zapowie swoją ziomalkę, bo słowo ziomal oznacza kogoś z tego samego miasta, więc ziomalka Oli... Ja daję, proszę, plus 33, to jest kierunkowy do Bielska Białej, więc dzwonimy oczywiście do Gosi Andrzejewicz. Oto i Gosiunia. Cześć, Gosieńko! Cześć, kochani! Witam was serdecznie. Jak się czujecie? No, ja przyznam, że się czuję wspaniale, ponieważ mogłam przyjść do pracy i czuję ekscytację. No to zazdroszczę. Ja jestem uwięziona w domu. No tak, ale ty to możesz w domu śpiewać. My telewizję niezbyt bardzo możemy zrobić telewizję w domu. No tak, faktycznie. Wiecie co, wykorzystuję ten czas, aby jeszcze więcej śpiewać, komponuję, piszę teksty. Także wbrew pozorom po prostu mam w końcu czas na to, żeby to robić. No to dobrze, Gosia, wiemy, że śpiewasz. No to typowe, klasyczne pytanie od baby do baby. Czy gotujesz? No właśnie, powiem ci, że... Oj, oj, oj! No generalnie rzecz biorąc, po prostu jakby skupiam się zupełnie na innych rzeczach. Zaczęłam na przykład malować. Pokaż jakiś obraz, Gośka, byś coś pokazała. Masz jakiś obraz? Weź pokaż. Wiecie co, no musiałabym pójść po ten obraz. Dawaj, poczekamy. A my poczekamy, to dawaj, możesz pójść dawaj, po ten obraz. Dobra, to czekajcie, idę po jakiś obraz. Dobra, dawaj. Dobra, jestem z powrotem, słuchajcie, więc tak. Pochwalę się trochę. Proszę, chwalim, no. Jedziemy. Ja się śmieję z tego, słuchajcie, bo ja oczywiście nigdy nie umiałam malować i po prostu znalazłam coś, co sprawia mi przyjemność, ale to jest jeden z pierwszych, które namalowałam. Ale bardzo to jest ładne. Czy to jest renifer? Tak! Tak! Super! Także słuchajcie, jeśli ja, nie mając talentu plastycznego, coś namalowałam, to wy też spróbujcie, bo po prostu możecie odkryć w sobie jakąś nową pasję. No właśnie, bo chyba od tego jest trochę też ten czas siedzenia w domu, że możemy odkryć jakąś nową pasję. No dokładnie tak, w końcu możemy się skupić, poszukać, co nam sprawia przyjemność. I na przykład mój syn odkrył, że bardzo lubi bawić się z kogutem i słuchajcie, co tutaj teraz wyczynia. Przyniósł koguta do domu, zaczyna się robić bardzo niebezpiecznie, ale on go po prostu ujarzmił i teraz go przytula, no i stwierdził, że ja też muszę pogłaskać koguta, także robimy takie imprezy kogucie. Nie, no po prostu to jest zwierzęcie rodzinne. Weź to powtórz teraz. Tak. Gosiu, co u ciebie? Mam koguta, który ma domek z ogrzewaniem. Gosia, po prostu, no ja jestem pod wrażeniem, obiecuję, że jak tylko to wszystko się skończy i przyjadę do domu, do Bielska, to wpadam obczaić tego koguta. Dobrze, dobrze. Zapraszam serdecznie. Super, Gosiu, dziękujemy ci bardzo, trzymaj się dzielnie, płaszcz koguta, pisz piosenki i maluj obrazy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, pa. No dajcie kiedyś taki rok, w którym Gosia Andrzejewicz będzie normalna. Trzeba przyznać, że zdecydowanie z niej ogromny świat. Szalona i wydaje mi się, że to jest duże wyzwanie dla wszystkich naszych dzisiejszych gwiazd, z którymi porozmawiamy. Przebić Gosię Andrzejewicz, która dostała koguta i go zatrzymała i zbudowała mu kurnik a la domek z ogrzewaniem. Gosia nie zawodzi, ale będziemy mieli jeszcze kolejnych gości, dlatego koniecznie zostańcie z Weekendem z Eską. Wciąż oglądacie program Weekend z Eską. Jest to bardzo wyjątkowy odcinek, ponieważ z racji tego, że wszyscy siedzimy w domu, to my online dzwonimy do gwiazd i pytamy, jak się mają. Lista gwiazd jest długa, a wszyscy są w domach. Łączymy się z pierwszą osobą. Naszym gościem będzie różowo włosa Marta Gałuszewska. Siemano, Martini! Cześć, jak tam u was?
No cóż, nie ukrywamy, że miło Ciebie widzieć. Zawsze to coś nowego, jakaś odskocznia od tego siedzenia w domu. Opowiadaj, Marta, co Ty robisz, żeby nie zwariować w domu? Słuchajcie, no ja się cieszę, że udało mi się wrócić do mojego domu rodzinnego, bo korzystam z tego, co jest za mną. Najbardziej mnie zajmują psy w tym momencie, bo się okazuje, że szczeniaki to jest kupa roboty, ale no można w końcu albo posiedzieć z rodziną, albo poporządkować pliki na komputerze, których ja mam bardzo dużo i bardzo nieprzebrane. Poczekaj, albo, poczekaj Martu. Czyli możemy rozumieć, że kiedy my przeżywamy traumę siedzenia w domach, niewychodzenia w nich, ćwiczymy w domach, opalamy się w domach, jemy w domach, gotujemy w domach, to ty masz po prostu najpiękniejsze wakacje, jakie można sobie wymarzyć w tym roku, tak? W pięknym ogrodzie. Powiem wam, że jakby wiem, że to będzie niemiłe z mojej strony, ale mnie tutaj tak dawno nie było, że to faktycznie są dla mnie wakacje, no. No trochę tak. Marta, ale powiedziałaś... Ja to ostatnio byłam... O tych swoich kampach songwriterskich. Powiedz mi, czy one się teraz odbywają online, czy z racji tej sytuacji zostały zawieszone? Nie. Właśnie ostatni się odbył online w zeszłym tygodniu. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo nigdy czegoś takiego nie robiłam. Ale okazuje się, że można, więc mam nadzieję, że będzie więcej. Ola, zapisujemy Cię. To ja się chciałabym zapisać na taki kamp. A dużo mam jakąś piosenkę o moim kocie. Spoko, dam wam znać, jak będą. Dobra. Marto, wiemy, że jesteś w zamknięciu. Wiemy, że z tego zamknięcia, tak jak my, planujesz wyjść. Ważne pytanie jest takie, czy zmienisz kolor włosów po to, żeby światu ukazać się trochę inną? Na pewno pojadę do fryzjera po więcej kolorów, bo trochę mi ich brakuje, bo teraz jest sam róż na razie. Ale czy jeszcze z róży wyjdę, to nie wiem. Chyba jeszcze nie. No, ja kiedyś miałam różowe włosy i bardzo polecam, także absolutnie rozumiem tutaj decyzję. Różowe włosy są super. Ja miałem kiedyś włosy i też dobrze wspominam, także dziękujemy, nie chcemy już z tobą rozmawiać. Siedź w tym ogródku i łap za nas świeże powietrze. Ściskamy cię najserdeczniej, jak się da. Będę wam wysyłać dobry vibe z ogrodu. Dobrze, to my będziemy wchodzić na Instagrama i będziemy odbierać. Trzymaj się, kochana. Pa. Do dobrego. No, w takim zielonym ogródku. Tak, jeżeli jeszcze połączymy się z kimś w ogrodzie, to będę cierpiał bardzo. No, mi też wydaje się, że jeżeli ktoś będzie miał duży ogród przed domem, to jest duża szansa, że dzisiaj nie będę zadowolona. Masz ogród? Nieważne. Nie mam. Ja też nie mam. Dobrze, ale chociaż balkon. O. Zawsze coś. W dalszym ciągu na antenie SK TV oglądacie program Weekend z Eską. A teraz czas na naszego kolejnego gościa. Jedyna, niepowtarzalna, wściekła, silna, miła. Po prostu czempion! Czempion z Ukrainy! Joanna Dziadziuk Polska, witamy cię serdecznie, Joanno. Cześć, witam serdecznie, ale powiem wam szczerze, wyrwaliście mnie po prostu z amoku, bo jestem właśnie na lekcji pianina, nieprzygotowana do rozmowy, ale robię to tylko dla was, dla ciebie, Ola. Jezu, dziękuję ci, moja droga. I robię to tylko dla ciebie, ale... Ale jak ci idzie na tym pianinie? Ale... To piękna sprawa. Nie no, powoli. Tutaj Werka, moja kuzynka, jak widzicie, jestem w jej pokoju przepięknym, gdzie ona gra głównie na plecie, ale na pianinie, ale wiesz, tu męczy się, bo co chwilę ja mam jakieś telefony, co chwilę ktoś dzwoni, muszę to odbierać, ale staram się uczyć, także ciężko ma ze mną. A ale już powoli, stary niedźwiedź powoli, mocno powoli. Śpi, opanowałaś? Jeszcze nie, teraz lecimy, słuchaj, ze Star Wars The Imperial March. Ja w ogóle nie oglądałam Star Wars i Werka do mnie mówi, przyznasz to? Ja mówię, nie, ja nigdy nie oglądałam Gwiezdnych Wojen. Ale to ty na grubo lecisz, ale ja ci tu proponuję stary niedźwiedź, a ty mi Star Wars. Nie, my lecimy na grubo, nie? Ja to muszę się nauczyć grać i mojego ulubionego Jamesa Artura i będzie dobrze, nie? No to świetnie, bo my chcieliśmy się zapytać o tą sytuację, do której doszło z Jamesem Arturem. Tak, tam było. Wiesz co? W ogóle śmiechowo, bo ja lubię... Raz, że popu, chociaż ja słucham wszystkiego, nie? Słucham dużo polskiej muzyki, przeróżnistej muzyki. Nie jestem mocno w rocku i w metalu tylko i wyłącznie. Ja tak to słucham wszystkim, każdego rodzaju muzyki. Uważam, że każdy z nas powinien chodzić na koncerty, nawet na zespoły, których no, nie do końca wielbimy, ponieważ muzyka na żywo to jest coś, na żywo to jest naprawdę coś wspaniałego i powinniśmy wspierać artystów. A odnośnie Jamesa Artura,
gdy walczyłam w Tampie w październiku. Była to bardzo dla mnie ważna walka, bo wracałam po długiej przerwie 10-miesięcznej i wyszłam do piosenki Back from the Edge i napisałam do Jamesa Artura, że słuchaj gościu, biorę twoją piosenkę, żebyś nie był w szoku. On mówi, wow, dziewczyno, jestem takim fanem. Ja mówię, nie, pozwól mi, że to ja będę fanką, a ty będziesz moim idolem i od tamtej pory do siebie piszemy, wspieramy się i ostatnio wskoczyłam do niego na live i jak on to zobaczył, to wiesz, to mnie pozdrowił i top. Nie mogę się doczekać koncertu, bo miał grać w styczniu w Stodole, chociaż on był dość mocno chory i musiał odwołać wiele koncertów, no a teraz koronawirus pokrzyżowała nam wszystko, ale bardzo liczę na to, że się spotkamy wkrótce. No cóż, Aśka, ja jako dziewczyna po prostu powiem, no zazdro, co więcej mogę powiedzieć. A ja bym powiedział, że wieje. Słuchaj, załatwimy coś. Załatwimy, ale ostatnio jeszcze coś powiedziałaś, że jeszcze chciałabyś, żeby cię dostrzegła jeszcze jedna gwiazda. Kto? Kto? No, napisałeś, że jeszcze Denzel i możesz umierać. A tak, no Denzel, to ja mogę umierać, gdzieś już bardzo blisko byłam, ale jeszcze się spotkamy. Mam nadzieję, że bardzo szybko i że jest to spotkanie bardzo blisko. Nie? Joanno, dziękujemy ci bardzo, chociaż szczerze mówiąc, ja bardzo się bardzo niezmiernie, że Joanna powiedziała, że o Denzelu Washingtonie, że jeszcze się spotkamy, bo jak powiedziała tak o mnie, to byście musieli sprzątać po mnie. Ale ja wpadam do studia, wiesz, niech się skończy kwarantana, wpadam do studia, najpierw mały sparing, a później... Dokładnie, wszystko to zrobimy. To jest fantastyczny plan. Dzięki, Aśka. Trzymaj się, Aśka. Trzymaj się, pana. Mua. Ale to pianino, to powiem ci, czuję się zaskoczony mocno, aż mi głupio. Wow. To jeszcze Star Wars, czaisz, w co chodzi? Zastanawiam się, czy taka plastikowa gitara, na której gram na konsoli, to czy to też... Nie, Ola, właśnie dlatego wyciągnęli ci z niej baterię właśnie po to, żebyś nie grała. Zostańcie z weekendem z Eską, będziemy dzwonić do kolejnych osób. Za moment. Cały czas oglądacie Weekend z Eską. Mamy nadzieję, że w bezpiecznych strefach siedzicie w domu, w bezpiecznej odległości, bo my tak właśnie robimy. Pamiętajcie, żeby w domu zostawać. My będziemy rozmawiać z gwiazdami za was, bo mamy właśnie teraz kolejnych gości. A teraz w roli głównej w naszym programie zagości miłość, sport, uczucie, czyli państwo Szostak. Dzień dobry. Bonjour. Jezu, jak słodko. No słuchaj, Ako, po starej znajomości takie piękne tutaj powitanie. Słuchajcie, bo ja mam do was takie pytanie. Wy zawsze promujecie zdrowy tryb życia, treningi, pozytywną energię. Czy mieliście taki chociaż jeden dzień kryzysu, kiedy wstaliście rano i stwierdziliście, no nie, dziś to ten trening nie dam rady, już mam dość, już nudzi mnie to? No, tak mamy średnio co kilka dni. Ja ci mogę przynieść, pokazać mój zestaw weekendowy. Dawaj. Jaki zestaw weekendowy? Naprawdę? No nie, ale mam nadzieję, że jest sportowy. Tak, w lustrze, jako pobiegł po ten zestaw. Nie, musiałem... O, tutaj jest jedna rzecz. A, taka sytuacja. Tutaj druga rzecz, zakrywam, bo nie było, co lokuje. Czyli rozumiem, że trenujecie w internecie, a później jest słodyczowanie. Raz tygodniu można. Kochani, udało wam się zrobić w tym czasie coś, czego nigdy nie robiliście wcześniej. W tym czasie, kiedy jesteście w zamknięciu razem w domu, czy spróbowaliście czegoś nowego? Ale nie pytam jakoś tak super wnikliwie, tylko bardziej w takie normalne rzeczy, nie? Żeby nie było. Wiesz co, no, dużo rozmawiamy, to jest nowość. Dajeństwa to jest naprawdę nowość. I ciągle jesteśmy razem, co jest dobrą prognozą na przyszłość, że chyba nie był to błąd. Dokładnie, co by się nie działo, to już jest test zdany. Ale na przykład, nie wiem, ostatnio pisałem swoją partnerką z Tańca z Gwiazdami, że z racji, że się tak dużo siedzimy w domu, że nawet zaczyna brakować mi tańca. Trochę. To jak już Akop tak mówi, to oj, to już na grubo. Dobrze, to ja jeszcze tylko mam ostatnie pytanie, tylko ono będzie takie trochę prywatne, bo ja wiem, że Akop robi coś, o czym się nie przyznaje na Instagramie, to jest coś a la taka jego pasja. I wiedziałam, że chodziłeś na lekcję tego. Powiedz mi, czy dalej to trenujesz w domu, mimo tego, że nie możesz chodzić na lekcję tego czegoś? Tutaj jest gitarka, momencik. Dawaj, Akop coś. Nie śmiać, ale ja nie jestem muzykiem, ja tańczę, śpiewam, gry, programy, płyty DVD, wszystko u mnie jest możliwe. Ale dzięki temu się utrzymasz, spokojnie. Jakoś tak.
Ja myślę, że to była fantastyczna rozmowa. Ja jestem natchniona pozytywną energią. Bardzo wam dziękujemy za to spotkanie. Również dziękujemy. W ogóle powinno być tak, że się powinno do was dzwonić i powinniście co u was mówić, jako powinien być gitara. No dobra. Rudy, masz szczęście, że jesteś łysy. Trzymajcie się, dziękujemy wam bardzo. Dziękuję bardzo. A wy zostańcie z weekendem z Eską, my obgadamy wszystkie prywaty teraz. Dokładnie. Właśnie teraz na antenie Eska TV trwa program Weekend z Eską. Wszyscy zostajemy w domu, grzecznie w domach siedzimy i dzwonimy do gwiazd. I pytamy, co można robić fajnego w tym czasie. Kolejną gwiazdą, z którą się będziemy łączyć, jest Zuza Jabłońska, która już dzielnie na stanowisku podobno trzyma się. Cześć Zuzka! Dobry! Siema, siemano! Pytanie najważniejsze wstępne, czy uczysz się online, czy odrabiasz lekcje, jest szkoła grana, czy jest laba i ściemniasz? Nie, słuchajcie, ja mam tak dużo lekcji, że już nie nadążam, naprawdę. Słuchajcie, mam i lekcje online i mam strasznie dużo zadawane po tych lekcjach, także no, jest ciężko, ciężko. Zuzo, twój najnowszy singiel, Ty tylko chcesz, trochę wygląda jak kręcony w domu. Był kręcony w domu? Nie, był kręcony w studio, ale no trochę tak wygląda, jakby był w domu. Ale to był zamierzony cel. Tak, oczywiście, oczywiście to był absolutnie zamierzony cel. Wiedziałaś, co się święci i stwierdziłaś, że po prostu zrobisz klip, żeby wszyscy się czuli dobrze w tym czasie i też byli w domu i ty też w domu i wtedy wszystko się zgadza. Dokładnie. Ty jesteś wróżką, normalnie wróżką. No ale skoro jesteśmy przy tym klipie, to kiedy płyta? Płyta w tym roku. Ale także tak możesz powiedzieć, że w ten rok, że to już, że ten... Jakiś miesiąc, coś więcej, bliżej. Myślę, że najbliżej to tak wrzesień, październik, ponieważ słuchajcie, ja teraz sobie właśnie siedzę w domu i wymieniam się z moją wytwórnią mailami na temat tej płyty, jak to ma wszystko wyglądać, okładka, utwory i już jakby dopinamy wszystko tak, żeby właśnie wyszła ta płyta na wrzesień, październik. Zuzi, słuchaj, ważna rzecz. Zastanawiamy się i pytamy naszych gości w Weekendzie z Eską, co spróbowali nowego? Czego ty nowego spróbowałeś w tym czasie, kiedy siedzisz na kwarantannie? Albo w zasadzie w zamknięciu, no tak cudzysłów z tą kwarantanną. Ale zaczęłam więcej czytać. O, to fajne. Tak, to akurat na plus. Będzie coś z ciebie. Ale oczywiście lektury robię. No. Chłopi. Lektury na razie. Lalka. Nie, chociaż nie, ostatnio czytaliśmy Macbetha. A teraz tak dla siebie czytam Dżumę, dosyć chyba taka trochę aktualna książka. O! Nie no, Zuza, grunt, lekka książka to podstawa, nie tak. Bawić w Dżumę, lato w pełni, w ogóle wypaść. Jak się bawić z książkami, to się bawić. Super, zdrowia życzymy. To trzymaj się, kochana. Dziękujemy ci bardzo, ucz się pilnie. Piątek. Dziękuję bardzo. Życzymy piątek, dziękujemy ci bardzo, Zuzo. A wy zostańcie z Weekendem z Eską, ale polecam wam czytanie lektur, bo one są spoko. Może nie dżuma akurat, ale tak, czytajcie. Tak, ja... Czytałeś dżumę? Dżumę tak, ale ja nigdy nie przeczytałam Pustyni w puszczy. Ja przeczytałem, ale opowiem ci później. Zostańcie z Weekendem z Eską. W dalszym ciągu trwa program Weekend z Eską, oczywiście na antenie Eska TV. I my zbliżamy się do kolejnej gwiazdy, a konkretnie do Smolastego, który już czeka przygotowany. Halo, bonjour, Smolasty, witamy cię na pokładzie Weekendu z Eską. Słuchajcie, niestety jestem nieprzygotowany, bo nie mam statywu, tak jak wcześniej mówiłem, i muszę tobie jakoś radzić podparciem o okno, ale witam wszystkich serdecznie. No ale jak to Smolacy, no każdy szanujący się instagramer powinien mieć jakiś tutaj no coś na ten telefon. No właśnie, ja muszę chyba się teraz trochę przebranżowić z racji tego, że te koncerty zostały odwołane i więcej staram się do ludzi tutaj mówić bezpośrednio, nie przez mikrofon, tylko właśnie przez telefon, więc... Ale gdzie ja mam kupić coś takiego? No słuchaj, wpisujesz w Google www.zestawmałegoinstagramera.pl. No dobra, nie takiego małego. Albo lepiej wpisz najlepszy statyw dla Smolastego i na pewno ktoś ci pomoże. Okej. No, mam nadzieję, że dzisiaj to nie upadnie więcej niż dwa razy jeszcze. Dobra, to jeszcze jeden. No i to jeszcze jeden został. Widzimy cię w domu, rozmawiamy z tobą ewidentnie w domu, ale krążą plotki, że ty
Wychodzisz z tego domu, co więcej, wrzucasz filmy z samochodu, czyli jednak wychodzisz. I pytanie, czy to dobrze, Smolarz? Gdzie ty wychodzisz? Gdzie ty tak wychodzisz? Ja wychodzę tylko i wyłącznie do sklepu, raz na jakiś czas na zakupy. No dobra, Smolarz, tak mówisz, że chodzisz tylko do sklepu, to rozumiem, że kupujesz produkty, z których potem coś robisz, czyli jesteś mężczyzną w kuchni, to opowiedz nam, co ty gotujesz. Robię sobie zazwyczaj bułki z parówkami, no jestem taki prosty. O, to wykwintne danie! Nie miałem nigdy jakby czasu i chęci na jakieś szkolenie się kulinarne, niestety. Teraz w tych czasach właśnie to wychodzi bokiem, ponieważ jem bardzo proste potrawy, które nie wymagają żadnych przepisów, ponad 3 składniki. Smoła, ale jesteś muzykiem, trasa zjechała. Najważniejsze pytanie, czy dużo produkujesz? Piszesz, produkujesz, dzieje się tam muzycznie u ciebie, bo masz czas i musisz siedzieć w domu. Oczywiście, że tak. Zacząłem teraz robić coraz więcej muzyki. Paradoksalnie więcej teraz piszę niż kiedy jest możliwość na wyjście do studia i tak dalej. Powstaje więcej utworów w mojej głowie niż przez ostatnie parę miesięcy w studio, więc jakby taka sytuacja graniczna powoduje, że ludzie wznoszą się na wyżyny swojego po prostu kreatywnego umysłu, co mnie cieszy, bo jak to się skończy, mam nadzieję niedługo, ujrzą światło dzienne piękne owoce w postaci zajebistych kawałków. Pięknie! No dobrze. Czyli jesteś płodny. Tego jeszcze nie wiem, ale chyba tak. Okaże się, że to parę lat najbliższych. Poza tym, że kupiłeś pianino, czy udało ci się zrobić coś pierwszy raz w swoim życiu w tym czasie dziwnym, w którym musisz siedzieć w chacie? Czy musiałeś spróbować zrobić coś, czego unikałeś? Poza parówkami z bułką. Tak. Udało mi się ułożyć prawie całe puzzle na przykład. I rzeczywiście daje to takie ukojenie, ponieważ po ułożeniu jest niesamowita satysfakcja, więc polecam wam również takie rzeczy. Puzzle, układanki, klocki Lego mam zamiar sobie kupić właśnie aktualnie, zamówić przez sieć oczywiście. Dużą paczkę, żeby móc sobie po prostu robić z nich różne konstrukcje, oczywiście w przerwach między pisaniem utworu. Okej, no to dobrze. Drodzy Państwo, to był Smoła. Jeszcze bardzo ci dziękujemy. Dziękujemy bardzo, choć jeszcze nie wiadomo, czy dzięki płodny, wielkie. To ja w niego wierzę. Dziękujemy ci, Smoła. Nie no, płodny może kulinarnie nie, ale nie powiesz mi, że nie wpadłbyś na te parówki z bułką do Smolastego. Nie, ale kupiłbym od niego jakiś bit. O. No to zostańcie w weekendzie ze Eską, a ja będę próbował załatwić na Lewiźnie tanią muzykę. Ola, a ja ustalić termin parówki z bułką.